Kasiu, ostatnio wszystkich zaskoczyła Twoja decyzja o odejściu po 5 latach z serialu Pierwsza Miłość. Czym ją motywujesz? Tak jak powiedziałam już wcześniej, powtarzam, powód jest wyłącznie jeden. Mam ogromną potrzebę rozwoju, to jest mój życiowy priorytet i wydaje mi się, że po 5 latach, kiedy naprawdę mam poczucie, że spełniłam się bardzo w roli Beaty, którą naprawdę ludzie bardzo polubili, za co jestem im wdzięczna, zrobiłam tam wszystko, co mogłam. Teraz czas iść dalej. No i taką decyzję, z tego powodu tę decyzję podjęłam. A czy nie myślałaś na przykład, aby nadal grać w Pierwszej Miłości, a przy okazji jakoś próbować się rozwijać? No bo jednak 5 lat to jest szmat czasu. Ludzie przyzwyczaili się także do Twojej postaci. Tak, rozważałam też taką możliwość i oczywiście kierowałam się też tym, żeby nie zawieść ludzi, którzy jakoś są związani z moją postacią i ze mną i tak dalej. Natomiast uważam, że Beata była tak wyrazistą postacią, że należy jej się po prostu odejście, nie wyciszenie, nie zmniejszenie, tylko naprawdę odejście, podziękowanie, tak samo całej produkcji, twórcom, scenarzystom, kolegom z planu i wszystkim innym, z którymi grałam, bo przez te 5 lat rzeczywiście zebrało się trochę tych osób. Także podziękowanie i po prostu spróbowanie swoich sił gdzieś indziej. Długo zastanawiałaś się w ogóle nad podjęciem takiej decyzji? Tak, no bardzo długo, bardzo długo. Podjęłam ją w ogóle 1,5 roku temu, ale jakby obowiązki w umowie zawarte spowodowały, że musiałam jeszcze grać przez kolejne 1,5 roku. Także nie mogłam też o tym nikomu opowiedzieć, a dopiero teraz, kiedy odcinek już mój ostatni jest w emisji, to mogłam się jakby przyznać do tej decyzji i podziękować wszystkim. I naprawdę zaskoczył mnie odbiór ludzi, którzy obserwują mnie na Instagramie czy na Facebooku. No w życiu nie odpisałam na tyle komentarzy. Naprawdę jestem szalenie zbudowana tym odbiorem. Nikt mnie nie... A przy okazji wyrozumiałością ludzi, że jednak mówili, tak, masz rację, trzeba się rozwijać, trzeba jakby no próbować się gdzieś indziej. Zwłaszcza, że ja gram w kilku innych serialach, także... Jeśli ktoś ma ochotę, proszę oglądajcie. Ale na razie nie zamierzasz odchodzić z innych. Nie. O mnie się nie martw i w Blondynce zostaję. Bardzo sobie chwalę tę współpracę i cieszę się tymi wyzwaniami.